Witaj, Rzymyski z tej strony Travel w kolejnym odcinku z gry Gift. Z tego co zauważyłem, przez specyficzną nazwę gry, ona ma słabe zasięgi. Tak, nazwa gry naprawdę nie pomaga. No, zgadywałem, że coś może być problematyczne z nią. No, ale i tak ją nagram, dlatego że bardzo mi się spodobała i już nie będę jakoś przerywać serii tylko dlatego, że słabe są zasięgi. W takim razie, w ostatnim odcinku, no, przeszliśmy tam pewną część gry. Ogólnie mamy mapę i możemy sobie popatrzeć. Przeszliśmy tą najbardziej dolną część. No i teraz możemy wracać. Oczywiście gra dopiero co wyszła, więc są pewne błędy. Typowy błąd dla takiej gry, czyli się ustawienia resetują. Tak. I to było bardzo denerwujące, kiedy... O, jest! Możemy teraz niszczyć. To było bardzo irytujące, kiedy po prostu wróciłem, nie wiedziałem o co dokładnie chodzi. Okej, nie da się. Ale tutaj jest skrzynka, więc... Łobodo! I... Łobodo! Aha! I co to nam da? A, to jest szybsze zejście. Okej. Okay. Wiecie co, może sobie jeszcze poszukamy, pochodzimy sobie nieco i zobaczymy, czy nie ma jakichś skrzynek, czy czegoś takiego do rozbicia tam. Nie wydaje się. Ponieważ, jako w ostatnim odcinku mówiłem, ta gra bardzo dużo ma, jeżeli chodzi o... eksplorację. Okej. Okay. Jest! I mówiłem o tym. Okej. Przesuńmy sobie. I... tutaj chyba już nie powinno być aż takiego dużego problemu. I pójdźmy, bo tam widziałem taczkę i jako pamięć. Więc w ostatnim odcinku także obiecywałem, że jeżeli będziemy mieć tam właśnie rzeczy pamięci, czy tam pamiątki, o, pamiątki lepiej brzmią, to... powinienem tą skrzynkę nieco bliżej postawić. Okej. Okay. To wtedy od razu będziemy czytać ich opisy. O, mogłem w sumie skoczyć, bo tutaj jest bardzo wykruszony skok. Ale tutaj już musimy trochę sprintować. Okej. Okay. I sobie przeczytamy, co tam jest napisane. Na razie sobie przejdźmy. Tutaj chyba możemy przeskoczyć nawet. W sumie w ostatnim odcinku mogliśmy to zrobić, tylko... wiecie, nie patrzyłem. Ups. I bierzmy sobie taczkę. Jest. I co tam... gdzie to jest? Tutaj. Chyba jest, może być jakiś szybszy przycisk. Okej, okay, pamięć. W sumie chyba nie pokazywałem tego. To tak to wygląda, że mamy pasażer i pamięć. Mamy taczkę. Piękne kwiaty w ogrodzie ukoją twoje serce. Z pewnością zostaną docenione. No tak, z pewnością. Dobra, w takim razie wracamy. Przejdźmy tędy, bo powinno być szybciej. I teraz, gdy mamy młotek i mamy odblokowane opcje po prostu tam no, otworzenia sobie przejścia, to sobie weźmiemy. Możliwe, że pasażerowie na tym poziomie jeszcze są główną misją, ale później mogą być opcjonalni, więc widziałem też takiego, który tam jest strasznie daleko od tego, więc okej, okay, kacenka, więc zapewne też będzie coś do zrobienia. Okej, okay, kogo tam widzimy? O, lekarz? ale śmiesznie wygląda, taki zgarbiony. Okej, chyba się boimy go. Albo nie. I co, jak podejdziemy, tylko nie będzie, bo nie zauważymy, jak znika? O, już! Dobra. Aż tak nie musieliście powiedzieć, że jestem taki gruby. Ale to mnie przestraszyło, szczerze. O, coś tam mamy? Mamy gruz. Podoba mi się, zrobili specjalny pokój na gruz.
Okej, mamy konewkę, czyli mamy już prawie cały zrobiony zestaw ogrodnika. Byłoby śmieszne, gdyby było bardziej takimi zestawami. Trochę jest wkurzające, ale jakby więcej było pisanego, jakaś większa historia do zestawów, to zawsze jest fajne. Wiosną kwitną białe kwiaty, troskliwie pielęgnowane je w doniczce na parapecie. Okej. Wygląda na to, że nadal jesteśmy na właśnie w kwaterach pasażerów trzeciego poziomu. Okej. Okay. Dobra, 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 zrozumiałem aluzję. O, dobra, dobra. Okej. I dobra, dobra. Coś. Znaczy się wiadomo, że statek tonie powoli, ale. Okej. Możemy popłynąć do góry. I jep. Kolejny duży segment parkurowy widzę. No, bujanie się na tych łańcuchach jest strasznie powolne. Okej. Ciekawe, gdzie mamy się bujać tym. Wydaje mi się, że na górę, ale. Okej. Zapaliśmy się. Dobra. Nie jest tak źle. No, czasami się przesuwa ten statek, ale można jakoś przeżyć. Okej, chyba że statek się zacznie o tak przesuwać. Okej. Nie. Okej, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Szybko, 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 szybko. Czekajcie. No bo. A, dobra. Ja się zastanawiam, którą stronę tego łańcucha mamy pójść, a tutaj mamy. Dobra, czyli że tam. Teraz mamy taki segment, że musimy przeskoczyć, tylko że tam ze sprintem trzeba było. Okej. Dobra. Przynajmniej statek się obraca tak, żeby nam pomóc. To jest mile widziane ze strony statku. Okej, tu. No i mamy skrzynkę z tyłu. I coś tutaj będzie. Jest dźwignia. Okej, na dole nam zrobiło, ale pytanie jest takie, czy to chodzi o to, że mamy tam wrócić? Teraz? To nie wyglądało jak główna ścieżka. Bo może to była główna ścieżka? A, możliwe, że to była główna ścieżka. Okej. Ło, skoku mogliśmy to zrobić. Okej. Łapiemy. Niby coś mam pod spodem. To pytanie, po co to? Żeby to był jakiś taki. Na wszelki wypadek? Nie, wydaje mi się, że tutaj byliśmy już. No możliwe, żeby tak na wszelki wypadek. Boję się, że będzie coś w stylu, że te śmigła mogą nas zabić i boję się zawsze pod nie wchodzić. Okej, chyba wyszliśmy już z tego segmentu. Pokażcie mapę. Tak, wydaje się, że przeszliśmy. Teraz mamy dwie drogi, albo na górę, albo na dół. Kurde, ciągle zapominam. I obie są poprawne, ale zgaduję, że będziemy musieli
manewrować pomiędzy nimi. No, ten statek. Czy to jest z zewnątrz? Nie, to jest środek statku. Ale kacenka. No, ale przynajmniej wiemy, że ten doktor chyba jest. Jest zły. Dobra, i. Beczki chyba nas mogą zabić. Okej, upadek też może nas zabić. Dobra, nowa strategia. Okej. Zadziałał. Fajnie, że możemy rozbić młotkiem, tylko fajnie jeszcze by było, gdybyśmy mogli jeszcze coś tam porobić. Okej. No właśnie, co to jest? Bo to chyba daje nam nazwę? Dron! Ciekawe. Bez względu na odległość między nami, w każdym czasie do każdego miejsca mogę do ciebie polecieć dzięki temu. Okej. Czyżbyśmy byli niepełnosprawni? Okej, jesteśmy w tej wypustce. Czyli każdą wypustkę w sumie też możemy odwiedzić. To warto zapamiętania. To możliwe chodzi o to, że my i tak będziemy musieli pójść górą, a później dołem możemy się wrócić. Dobrze. W takim razie czas na znakomity segment spinaczki. Jak na staruszka dobrze mu idzie. Ops. I co, wyłączymy te beczki? Nie. Okej. Czyli teraz mamy na dół, czyli na dół jednak lecimy. I zobaczmy, gdzie to nas zabierze. No, pokażcie. O Jezus Maria. Niby na lewo możemy pójść. No jakąś deskę widzę. Okej, spróbujmy. O, jest. I co tutaj będzie? O, łańcuch. Łap się. Ej. Tylko tyle? Nic więcej tutaj nie ma? Serio? Okej, poczekajmy w takim razie. I tutaj. Spróbujmy tędy pójść. I może popchnijmy tutaj. Aha, mądry. Dobra, i kurde, ciągle zapominam, że pod innym przyciskiem. I raczej tam na górze nie będzie żadnej pamiątki. W takim razie możemy pójść dalej. I zobaczmy, co tam dalej jest. Okej, przechodzimy teraz do tego długiego pomieszczenia. I co to jest? Co to będzie? Co to będzie? Będziemy się na tym toczyć? Oj. Dobra, przynajmniej wiem już, jak to działa. Mechanika dosyć... dosyć wkurzająca, ale... No właśnie. Ale powinno być ok. Tylko ten... Mamy zeskoczyć na tą beczkę?
Jej! O, sama się toczy już. No, już się sama nie toczy. Okej. Dobrze, że ta beczka nie zaczęła lecieć za mną! Okej. No, przeczekajmy beczki. No nie, the drug... Sir, the second barrel! Okej, czyli tam... Nie wiem nawet jak mi się to udało za pierwszym razem. Po prostu nie wiedziałem jak to wszystko działa i... Jakoś przeszło. Okej. Udało się. Nie. Kolejne beczki. Jezus Maria, już mnie ścigało. Okej, zbyt dużo czasu spędziłem nad tym jednym segmentem. Dobra, ale przynajmniej teraz będziemy wracać górą. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak. Więc nie będzie aż takiego większego problemu z tym. Okej, oczywiście. Statek musi zacząć się ruszać. O, kolejna pamiątka. Dobra, zobaczmy co to jest. Statek się chyba nadal obraca. No okej, jedną chyba ominęliśmy z tamtego regionu. Duży stół jadalny. Duży stół z posiłkiem dla jednej osoby. Od dawna nie zmieniano na nim obrusu. Okej. Czyli sprawdza się, byliśmy samotnym dziadkiem. Okej, obróciło się, ale... ale woda jest. Później będzie taka wielka ryba. Zawsze dają wielką rybę po pewnym czasie. Okej, mamy skafander. Jip. Okej. Czy nam się uda do tyłu? O, dosyć dużego boosta dostaliśmy. I zobaczcie na to. Mogliście nie patrzeć w sumie w tym momencie. Ale wydaje mi się, że skrzynia na tej skrzyni... No właśnie. Upadnie, więc... Nie, jeszcze jesteśmy na dole. Trochę zajmie nam, zanim się tam dostaniemy. No już się zorientowałem, że czerwone ścianki można rozbijać. Serio? Okej. Czekajcie, że jak płyniemy i przytrzymam X, to... Może to popchnąć? Nie wydaje mi się, ale możemy głową nieco popchnąć, jak jesteśmy nieco pod wodą. Okej, szybko. Statek się obraca. Okej, ale najpierw pójdźmy tędy. Ha! I tutaj jest przejście do tego tajemniczego pokoju. Jakaś inna aura jest taka. Taka inna. O nie, telewizor. Zawsze jest telewizor. O. Dziecko telewizor? Lena! Tora nana! Czy ona ogląda włączoną telewizję? Możliwe, że nie żyje. Mm?
czy to będzie jakiś segment taki, że wracamy do jakiejś części swojego życia, na przykład do dzieciństwa i teleport? Albo to by po prostu jest psychologiczny jakiś szalony telewizor zagłady, który by nas hipnotyzował. O! Podręczny generator. I tak wygląda. Dla mnie to jest po prostu zwykła kostka. Okej. Okay. Albo... czekać, albo mogliśmy... O! Aha, mieliśmy wyciągnąć baterię. I co teraz ten człowiek telewizor wstanie? O! Wstał. Karafana! Jej, telewizja zła. Delikata! Munta! Okej, okay. O nie. I też znikniesz? O nie, włączył się. Okej. Okay. O nie, telewizor go zjadł. Jaka głęboka alegoria do tego, że telewizja jest zła. Dlatego internet oglądajcie. Wcale to nie jest, że jest jeszcze bardziej zły. Okej. Okay. O, pamięć. Okej. Okay. I zobaczmy, co to jest. Mamy po pierwsze telewizor. Telewizyjna drzemka. Telewizja uczy staruszka w wydarzeniach na świecie i nieco koi jego samotność. Prawda. O Jezu. Nie wiecie, jak bardzo starcom są potrzebne telewizory. Stary telewizor pokazuje, co dzieje się daleko. To, co dzieje się daleko, jest fascynujące. Tak. Bo naprawdę, gdyby nie to, to po prostu nie mieliby żadnego z rzeczy, by się tak nudzili. Naprawdę. Oczywiście tam powiedzą, że to jest, że tam właśnie, że się uczą i w ogóle, że informacje, ale nie, po prostu, żeby zabić czymś czas. Okej, okay. I spróbujmy. Tędy chyba nie pójdziemy. To już nie uda nam się. Więc spróbujmy jeszcze pójść. Okej. Okay. Pamiętaj. Nie niż tego mostu. Okej, okay, czyli mamy chodzić powoli. YOLO. Wiesz, to jest nieco bardziej powolne od chodzenia, więc to nie jest aż tak źle. Zgaduję, że mogliśmy sobie to przesunąć. Okej. Jej. Teraz jest pytanie, bo może... To musimy na dole sobie przesunąć, ale później jak się dostaniemy na górę. Jolo. Haha. Mamy łańcuch. I... I co? Dawaj. Chciałem to rozbić, ale już mogę, haha. Ale i po co nam teraz ten łańcuch? Nie wiem. Dobra. Idźmy dalej. Jesteśmy już prawie na miejscu, gdzie możemy się wrócić. Zgaduję, że jak pójdziemy nieco prawo, to... O, tam jest pamiątka. Okej. Okay.
Ale czy tam doskoczymy? No nie. Może coś tutaj będzie. Yo, nauczyłem się nurkować. Dobra. Jest problem. Albo tam nie ma problemu, bo myślałem, że tam może coś być. Jest jakieś szybsze pływanie? Bo sprint to jest nurkowanie, więc... YOLO! Raczej... nie dostaniemy się w taki sposób. Może później będzie opcja? Czekajcie, a może ten łańcuch musimy... najpierw... że to jest droga powrotna i dlatego... Aha. Dobra. Mamy skrzynię. Skrzynię możemy mieć tylko w tym miejscu. Okej. O! O! Słyszeliście? Coś się rozwaliło. Okej, okej. Co, już nie przejdziemy tamtędy? Nadal się nie da. A, chyba musimy. Chyba się softlokowaliśmy. Dobra. Spróbujmy. W takim razie chyba będziemy musieli tutaj. A, nie, to nie zabija. Okej. Okay. Tak, tutaj już nie przejdziemy dalej. Czy przejdziemy? A, przejdziemy! Dobra, więc spróbujmy zdobyć tę pamiątkę. Okej, zgaduję, że to jest taki, że ten na dole przejście, a nie, to jest dolne przejście, okej. Okay. Woda. Okej. Okay. Life could be a dream. To mi się kojarzy. Raczej nie mamy tutaj powietrza, więc nie masz takiego większego problemu. I coś tutaj możemy przejść? O, dron. Wielki, potężny dronie. Dziękujemy ci. Ale drugi wracaj. Dobra. O! To ma teraz sens, to wymieszczenie. Bo jak tam poszliśmy, to nie wiedziałem, o co chodzi. Okej. Okay. I co to dało? O nie, no zabiliśmy się o to! O, masz los, to jest początek. O.
Będę musiał bardzo dużo ucinać. Okej. Czekajcie, czy... Nie, tutaj są kolce. Płynimy dalej. Czy jest coś tutaj pod wodą? Nie warto jego uwagi? Chyba nie. A i nie zdążymy znowu na drona. Ue. Przynajmniej wiemy, po co tam ta skrzynia jest, żeby zabijać. Okej, szybko, bo tam mi dron ucieka. O, okej. Czyli drugi raz X to jest obrót na łańcuchu. Okej, wydaje mi się, że jest więcej wody niż ostatnio. W sumie to nie my. To będzie najczęstsze moje powiedzenie, dlaczego coś się dzieje na mapie. W sumie to nie wiem. Okej, nawet nie chcę próbować z tym śmigłem. Nie, jest w sumie tyle samo wody. Okej. Czyli te drony mają dobrze, bo jak znajdą sobie wyjście, to wtedy nie mają problemu. Okej. Randomowa belka, uwielbiamy. Okej, się zmienia. Ja widzę te kolce na dole, ja widzę to na górze. Dlaczego to jest na statku? Okej, spróbujmy jedną rzecz zrobić. Okej. Miała ona polegać na tym, że... ja to odpalam i wtedy to pójdzie, tylko że chyba musimy... O tak zrobić. Jej. Dobra, dobra. Jej, udało nam się. Więc możemy wracać. Jednak tamto przejście było, nie było opcjonalne, ale... Nadal mamy ten problem, że mieliśmy znajdźkę, ale nie mogliśmy się do niej dostać. Więc po pewnym czasie będziemy musieli albo wrócić tam, albo... Nie wiem, co zrobić. Czy żyjemy? Jej, żyjemy. Okej. Więc... Gdzie my jesteśmy dokładnie? Jesteśmy prawie na końcu. Myśleliście, że nie wiem, jak to się robi? Okej, co to za obraz? Obrazy w białym pokoju. W tym nieznanym białym pokoju jedynie woń kwiatów wzbudzała pewną tęsknotę. Okej, zgaduję, że umieraliśmy.
Okej. Okej. Niby jeszcze tamtej pamiątki nie mieliśmy. Się pokazywała. Jest coś takiego, że ja nie wiem, jak tutaj dokładnie pójść. Jak zejdziemy na tą belkę, to ona się załamie? Oby. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Okej. Okay. Jest tutaj woda, co oznacza, że możemy popłynąć. Life could be dream. Kurde, ten stary mem. On był chyba jeszcze jak byłem tam w szkole. Jej! Piekarnik! Jak byłem w szkole, to było chyba liceum. Z tą małpą, która pływała sobie w morzu chyba. Nie pamiętam kontekstu dokładnego tego filmiku, ale to było takie po prostu, że była małpa i pływała sobie. I była ta piosenka. I wtedy życie było prostsze. Okej. Okay. Czy możemy już tutaj? Tak, możemy. Okej. Okay. Czyli zeszliśmy. Czyżbyśmy mieli pływać pod wodą? No to wygląda, że mamy popłynąć chyba tam. Okej. Okay. To jest chyba coś takiego, że oni w ogóle nie uczą nurkować, że nie pamiętam samouczka nurkowania. Juj. Ale głupie. Ale przynajmniej w teorii można uznać to trochę takiego, że no w sumie prawda, bo mamy skafander. Okej. Okay. Coś tutaj jest. Okej, okay, okej. Okay. Jej. Trochę denerwujące może być to, że ominęliśmy jedną pamiątkę, ale zgaduję, że była w takim miejscu, co byśmy się nigdy nie zorientowali. A może się złapiemy na ten bujający się łańcuch? Niech to. Chcę już to pomieszczenie już dokończyć. Dlatego, że łapaj łańcuch. Okej. Okay. Znalazłem szybszy sposób na bujanie się. Okej. Okay. I łobud. Okej. Okay. Że możemy po prostu zmieniać kierunek, w którym chcemy się bujać i wtedy trochę szybciej się rozhuśtowuje. To. Okej. Okay. I to tak, to wszystko, więc... Wow, nie powiem szczerze, jak zobaczymy sobie... O, akurat jesteśmy przy tym. To dokończymy. Dokończymy, bo zazwyczaj oni są bardzo szybsi. Szybszy. Szybcy do zrobienia. Oj, oj, co to za atmosfera taka niemiła? Zaraz, kacenka. O. Yeah?
Lemna. Państwo młodzi. Podoba mi się, że są to jako te pierścienie. Obrączki. O. Ej, zrób coś. Ej, zrób coś, mężczyzno. Okej. Okay. To jest chyba jedna z tych... Z tej wody, którą jednak nie chcemy. Okej, okay, ale... Dobra, chciałem powiedzieć, w następnym odcinku to zrobię, tylko że to akurat nas ściga w tym odcinku. Szybko uciekać! YOLO! Szybko uciekać! Szczerze powiem, nawet nie wiem, co mam robić. O tym. Szybko! O, pamiątka. Szybko uciekać! Tak. To jest najwolniejsza... Okej. Okay. Najwolniejsza ucieczka, jakąkolwiek widziałem. Okej. Czyli tych łańcuchów nie korzystamy, dlatego że one nigdzie nie prowadzą. No ile rzeczy może nas zabić w jednym miejscu? Okej. No nie! Te skrzynki były kierowane na mnie! One wtedy były dalej! Okej. I teraz... Nie! Jezus Maria. Dobra, teraz syzyfowe prace. Okej. Wydaje mi się, że... nie! Tylko nie komiksznie wielki wiatrak! To jest jedno z... według mnie najśmieszniejszych sekwencji z ucieczek. To jest jak te postacie w takich starych komediach, co... właśnie mają, że jak uciekają, to wtedy szybko wszystko ich tak, wiecie. Niech to, co mało czasu. Już trochę wiem, jak to zrobić, ten wiatrak, ale że jak te komediowe w filmach, jakie są jakieś tam ucieczki, że tak, że muszą szybko uciekać, tam są, nie wiem, jakieś drzwi zamknięte na 10 zamków i każdy zamek powoli otwierają. Okej, udało się. Dobra. Ej! No nie! Tutaj musimy przeczekać to. Śmieszne było, gdyby była kolejna skrzynka. Okej, jesteśmy dosyć do przodu. O nie! I teraz wertykalny! Nie! Myślałem, że coś się złego stało. Okej. Czy możemy coś zrobić? Czy to jest tak teraz? Spadamy. Okej. Okay. To był naprawdę długi korytarz. Tak. Miejsce, które nie zostało zniszczone. Serio? Bierzecie teraz ślub? W sumie lepszego momentu nie będzie. Mhm.
No, się nie dziwię. Trochę zrobiliśmy rzeczy. A ten odcinek naprawdę będzie długi. Jej, spotkałem wszystkich pasażerów na dolnym poziomie statku. Byliśmy na dolnym poziomie. Wow. Okej, okay, ale... Pytanie, czy możemy... Jeszcze nie możemy chodzić. Chyba wreszcie umarliśmy w halucynacji. Dobra. A na tym kończę. No, było nawet śmiesznie, nie powiem. O, no, możliwe, że nie jesteśmy na mapie. Było nawet śmiesznie. Tutaj na pewno będzie jeszcze dużo do zrobienia, bo jak sami widzicie, jest sporo tych poziomów. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Z wami Trevor. No to, cześć!